Cześć, tu Ernest! W Fortnite co tydzień w wiadomościach zapowiada coś ciekawego, co nadejdzie lub już jest dostępne w grze. Wczoraj jednak dowiedzieliśmy się, że przebywa Władca Zgliszcz. I jest to zapowiedź nowej postaci albo eventu. Były spekulacje, że pojawi się dzisiaj w sklepie. W piątki kiedyś zawsze były nowe skiny, ale jednak to nie dzisiaj. W sklepie jest kompletnie coś innego. Na samym zdjęciu nie widać za wiele, oprócz głowy tej mrocznej postaci. Jeśli odpowiednio podkręcimy to zdjęcie, to wyraźnie widać jej obrysy, ale nic specjalnego. Motyw sezonu 8 w większości kręci się wokół ognia. Dają nam o tym znać nagrody w karnecie bojowym, magmowe legendy czy ogromny wulkan na mapie. Ta postać też od tego nie odbiega, co widać przez kombinację kolorów i pomarańczowy pyłek. Misfit na Twitterze w odpowiedzi do Fortnite wstawił takie oto zdjęcie z innej gry, z LoLa. I rzeczywiście jest nawet podobna, ale hełm tej postaci nie jest tak zdeformowany jak to jest Fortnite. Co ciekawe, w plikach gry od aktualizacji 8.20 siedzi taki oto zbierak, nazwany Czaszka Demona. Stylem bardzo przypomina postać ze zwiastuna Władcy Zgliszcz. Ten zbierak pojawi się w sklepie, co wiemy dzięki plikom gry. Ale to nie oznacza, że Władca Zgliszcz też będzie w sklepie, bo na przykład w sezonie 8 postacią za wyzwania był cel. A zbierak tej postaci pojawił się w sklepie kilka dni później. Ale postać odkrycie w tym sezonie blokujemy dopiero w 8 tygodniu wyzwań, ponieważ potrzebnych jest 55 wyzwań tygodniowych, a jeden tydzień ma ich tylko 7. Tą postacią niby może być właśnie Władca Zgliszcz, ale Epic Games tak wcześnie jeszcze nigdy nie głosiło postaci za wyzwania. Następna większa aktualizacja z nowymi skinami będzie dopiero we wtorek. Na ten moment nastawiłbym się na to, że to skin, który po prostu wejdzie do sklepu w ten weekend. Jeśli tak się nie stanie, to na 90% będzie to ukryty skin pod nazwą Odkrycie. Nie ma żadnej dostępnej ikony dla tej postaci, ale Epic Games już raz szyfrowało niektóre skiny przed nami. To może być nawet nowy styl dla Króla Ognia, patrząc na to, że ma na sobie jeszcze jedną kłódkę. Ale raczej będzie w sklepie. Poza tym to wykopalisko w wypasionej wyrwie zostało zalane lawą. Jej poziom zdaje się nie podnosić. Następny wykopek powinien pojawić się przy zlewie zdobyczy. Fortor na swoim Twitterze udostępnił nagranie z powtórki właśnie z tego wykopaliska przedwcześnie. Co ciekawe, na dnie tego miejsca jest coś metalowego, ale nie ma żadnych pozostałości po kostce. Kto wie, może coś ciekawego jeszcze się pojawi po wykopaniu. Tak jak to było z lawą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.